Porozumienie jest, można powiedzieć, swego rodzaju ewenementem w skali kraju, ponieważ łączy komunikację miejską z właśnie pociągami w ten sposób, że pasażer zyskuje dodatkowe oszczędności. Polega to w skrócie na tym bardzo prosto. Przychodzimy do kasy, kupując bilet miesięczny w kasie kolejowej, czyli tutaj mamy dwie kasy w Wałbrzychu lub w kasie w Jeleniej Górze lub w kasie we Wrocławiu. Kupując bilet miesięczny kolejowy, dokupujemy znaczek, na podstawie którego możemy jeździć komunikacją miejską w całym Wałbrzychu. W jednej cenie to wszystko? To jest w tej cenie nowej, że tak powiem, która sumarycznie daje tą oszczędność, o której wspomniałem. Czyli tam, gdyby kupić te dwa bilety osobno, kosztowałyby około 60 zł więcej niż kupione razem. Czyli te 60 zł to jest ten, powiedzmy sobie, zysk pasażera miesięczny. Mówię o przykładzie, akurat przykładowej relacji dojeżdżających, wielu Wałbrzyszan dojeżdża do Wrocławia i na przykład w tej relacji to jest dokładnie tam chyba bez złotówki 60 zł. A to musi być... Kiedy to będzie obowiązywać? No, będzie obowiązywać już od przyszłego miesiąca, czyli można kupować bilety miesięczne i korzystać z tego rozwiązania. Mamy nadzieję, że po okresie testowym też przedłużymy to dłużej. Być może znajdą się jeszcze jakieś inne rozwiązania, które będziemy współpracować z komunikacją miejską. Trzeba powiedzieć, że transport, komunikacja miejska jest dotowana, oczywiście jest utrzymywana z pieniędzy publicznych, transport kolejowy również. Zależy nam na tym, by te, że tak powiem, systemy działały sprawnie i przewoziły jak największą ilość osób. Żeby to do tego dojść, ten transport musi być atrakcyjny, jeszcze bardziej atrakcyjny niż jazda własnym samochodem. Autobusy w Wałbrzychu są coraz lepsze, nasze pociągi klimatyzowane, z Wi-Fi nowoczesne. Jeśli ktoś nie korzystał z kolei od kilku lat, to może się zdziwić, patrząc chociażby na dworce i nowe pociągi. Pociąg już też nie jedzie wiele godzin, jak jeszcze niedawno to było. Ten czas się skraca od nowego rozkładu, również o kilka minutek na tej trasie przejazdy będą szybsze. Mam nadzieję, że ta oferta przyciągnie ludzi. A czy mieszkańcy nie pracujący we Wrocławiu też na tym skorzystają? Do Jeleniej Góry na przykład. Nie, tutaj to porozumienie akurat dotyczy biletów miesięcznych. Rzadko kiedy oczywiście ktoś kupuje miesięczny nie pracując gdzieś, ale na przykład jeśli się uczy czy studiuje, również w kierunku Jeleniej Góry, również do innych miast po drodze, jeśli ktoś dojeżdża i tak jak mówię, dojeżdża do pracy, do szkoły, czyli kupuje bilet miesięczny, na tym porozumienie skorzysta. Póki co nie mamy jeszcze rozwiązania na bilety jednorazowe, ale mamy nadzieję, że od czego trzeba zacząć? Zaczniemy od biletów miesięcznych i tych podstawowych, że tak powiem, potoków podróżnych. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć wspólnie ofertę również dla pasażerów w komunikacji indywidualnej. My sami też oczywiście mamy wiele ofert, specjalnych ofert taryfowych. Tutaj, jeśli będzie trzeba jakieś szczegóły więcej, jeśli chodzi o te, powiedzmy, promocyjne oferty, to odsyłam do naszego dyrektora w tym temacie. Jednakże mamy nadzieję, że to jest początek współpracy z Wałbrzychem.